powierzchnię boczną pewnego stożka sklejono z ćwiartki koła o promieniu R równym 20. Jaki jest promień podstawy tego stożka i jakie jest pole powierzchni całkowitej tego stożka? Zastanówmy się najpierw, jakiej długości jest obwód podstawy tego stożka. Obwód podstawy sklei się z ćwiartki obwodu naszego dużego koła. Zatem użyjmy wzoru na długość obwodu koła, czyli 2πr. W naszym przypadku r jest równe 20. Obliczmy 1/4 tej długości, ponieważ to właśnie będzie obwód podstawy naszego stożka. Zatem obwód podstawy naszego stożka jest równy 1/4 razy 2π razy 20, co daje nam 10π. Z drugiej strony obwód podstawy jest równy 2πr, gdzie r jest szukanym promieniem podstawy. Jeśli rozwiążemy to równanie, 10π jest równe 2πr, otrzymamy odpowiedź na pierwsze pytanie. R jest równe 5. Jeśli zatem wytniemy koło o promieniu 5, będzie ono pasowało jako podstawa do naszego stożka. A teraz przypomnijmy sobie drugie pytanie. Jakie jest pole powierzchni całkowitej tego stożka? Pole powierzchni całkowitej to pole powierzchni bocznej plus pole powierzchni podstawy. Pole powierzchni bocznej to nic innego jak 1/4 pi r kwadrat. W tym przypadku r jest równe 20. A zatem pole powierzchni bocznej jest równe 1/4 razy pi razy 20 do kwadratu, co daje nam 100 pi. Pole powierzchni podstawy to nic innego jak pi r kwadrat. R w tym wypadku jest równe 5. A zatem pole podstawy jest równe pi razy 5 do kwadratu, czyli 25 pi. Pole powierzchni całkowitej naszego stożka wynosi zatem 100 pi plus 25 pi, co daje nam 125 pi. I to jest właśnie odpowiedź na drugie pytanie naszego zadania. A teraz zastanówmy się, jakie byłyby odpowiedzi w tym zadaniu, gdyby pole powierzchni bocznej tego stożka skleić nie z ćwiartki koła, a na przykład z połowy koła. A co jeśli z 3/4? www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.